Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy o Królestwie 3090, z którego migruję. Opowiemy sobie tutaj, jakby tak powiedzieć, o tym, co tu się działo przez w sumie 5 KVK. Jak to Królestwo, można powiedzieć, tworzyłem też z innymi graczami. No i także opowiemy sobie tutaj o głównych, jakby tam mini dramciach, co tu się ogólnie na tym 3090 działo przez ten cały okres. No i ze mną są tutaj goście. Jest ze mną Efus, jest ze mną Blue. Siema panowie. Siemanko. Siemanko. Chłopaki, jakby tak powiedzieć, ze mną są tutaj od dłuższego czasu. Oni faktem troszeczkę mnie grali na KVK 1 i KVK 2, lecz jakby na to nie patrzeć, to no już później przez cały czas byli aktywni. Nie było akurat, nie udało się zebrać całej takiej ekipki graczy, którzy kiedyś ze mną tutaj grali albo są na innych królestwach. Wiadomo, czas i dzień nie każdemu zawsze pasował, więc stwierdziliśmy, że uda nam się tutaj to zebrać z tą ekipą, co tutaj jestem, ponieważ też razem będziemy migrować danego we królestwo, którego jeszcze tutaj wam nie zdradzę w tym filmie jakie, chociaż przypuszczam, że niektórzy już mogą się pomalutku domyślać gdzie. No i co, panowie, odchodzimy z Królestwa 3090, które trochę nam nerwów naprzysporzyło, jak dobrze pamiętam i wy pamiętacie, prawda? Nie wiem, może zacznijmy od tego, jakie dobre może macie wspomnienia z tego Królestwa, bo złych wiem, że było dużo, a może bardziej popatrzmy też na te dobre strony najpierw, co? Jak tam uważasz, Blue? No ja uważam z tego, że poznałem tutaj fantastycznych ludzi, z którymi gram do tej pory. Tak, to jest tak, no, Pigmus, Epus, reszta ekipy, która też tam gdzieś tam przyniosła, tak? I to generalnie to jest najważniejsze, nie? Żeby tutaj mieć im, że powiem, miło czas spędzać, tak? I ewentualnie jakieś tam rady otrzymywać od tych mocniejszych graczy, tak? Bo też sobie najważniejsze dla kogoś, kto na przykład zaczyna, czy swoją przygodę z tą grą, czy tam z jakąś inną grą, no to jest najważniejsze, tak, złapać jakąś tam lepszą ekipę i sobie tam fajnie pogrywać, tak? No bo tak generalnie to reszta, to no to tam nic przyjemnego nie było, nie? Same dramaty, jak to wspominałeś i do których tam przejdziemy za jakiś tam niedługi czas, tak? Nie będzie tutaj zdradzać pikantnych szczegółów w tej chwili. A ty, Efus? Nie mogę powiedzieć, no z pozytywnych to na pewno ludzie, a tak wydarzeń, no to nie wiem, no nauczyłem się trochę grać w tą grę po prostu, a tak to wszystko, raczej negatywnie bym podszedł już teraz, z perspektywy czasu, co się działo, nie? No ja tu bardziej patrzę pod tym względem, że ludzie, z których poznałem tutaj i gramy dalej razem, to jest bardzo ważne, że dalej gra, mamy kontakt i to naprawdę fajnie funkcjonuje. Jest mniej od tego, co było, bo niektórzy skoczyli gdzie indziej. No ex, ghost ex, tak? Point, Chrisu, czy też Kosa, oni już poszli na inne królestwa, ale dalej z nami kontakt mają. Jeszcze Arsen, że tak powiem, coś tam jeszcze pogrywa pomalutku, ale też Arsen się już pomału chyba nudzi już tą grą, więc zobaczymy, co będzie z nim. No i Regner też, że już nie gra. No taka, mieliśmy takich dużo graczy na naszym kanale, znaczy na naszym Messengerze, gdzie troszeczkę rozmawialiśmy i było nas więcej niż teraz. No, dziadek i Bumble jeszcze, nie? A, no właśnie, jeszcze Bumble i dziadek, w sumie rację. No Bumble jeszcze dalej gdzieś tam jest na kanale, tylko Bumble to nie wiadomo, gdzie się podzieje, bo z tym kontem, co wtedy, jak mówi, odradzaliśmy mu kupno, no to no ciężko będzie, bo tam wiecie, jakie są, jak wiecie, jak tam statystycznie wygląda, nie? A dziadek, no dziadek też wybrał swoją drogę, nie? Dziadek też poszedł gdzie indziej grać. Nie wiem, czy on jeszcze gra, czy jest z nim jakiś kontakt. Ja tam próbowałem się teraz przez Discorda tam skontaktować, ale nie widzę. Spróbuję jeszcze przez Facebooka, może się dozwiem. Znaczy nie przez WhatsApp, prędzej miał Messengera. No, więc spróbuję tam do niego napisać. Może coś się dowiem ciekawego.
No i też jest parę takich graczy, którzy grali z nami jeszcze z KVK1, KVK2, ale oni albo pokończyli grę, na przykład Momos teraz bardzo fajnie rozwija sobie swój projekt na Call of Dragons, zresztą też tam w nim jestem i troszeczkę staram się uczestniczyć, nie zostać w tyle, bo tam chłopaki tam grają for fun, ale wiadomo, że chcą coś fajnego zrobić. Zresztą też Lisek i Firana, bo oni też byli, ich poznaliście trochę później, ale oni też pomagali w rozwinięciu tego królestwa. Ogólnie ja może tutaj powiem też, jak to wszystko wyglądało na 3090, bo nie każdy o tym wie. 3090 to był projekt, który tworzył Król Les, który wtedy był królem, razem z graczami z 2732, między innymi Seba HWK, czy też Firana, Lisek, oni to wszystko jakby tam ogarniali praktycznie od początku. Tam w międzyczasie właśnie doszła Teni, która jest teraz królową. No i się te projekty bardziej rozwinęły. No, 3090 jak wyszło, to królestwo było bardzo ogarnięte, bo były trzy bardzo mocne sojusze, które były rozbite na całą mapę. Naprawdę było, widać było ogar, plus do tego, że zgarnęliśmy mocniejszych graczy do tego królestwa, którzy też tu zaczęli grę. Jedyny w sumie powiem wam, że jak się popatrzy tak na mapę teraz, to jedynym takim problemem przed w ogóle KVK, jedynym miejscem, gdzie były jakieś problemy, to była właśnie ta strefa tutaj, którą my już kontrolujemy od dłuższego czasu, czyli ta prawa strona, gdzie jest AOB i AOP i EOS, co mają swoje flagi, czyli nasze konta farmerskie, znaczy Alianc farmerskie, alianckie, tak? Więc tutaj jak sobie popatrzycie na tą mapę, no to tutaj były takie wojny z Wietnamczykami wtedy, ale my to szybko stłumiliśmy, bo mieliśmy bardzo dobre królestwo, nie? Więc ogólnie KVK1, KVK2 pewnie widzieliście na streamach też usnęła, bo on wiem, że tam nagrywał. No mieliśmy bardzo fajną ekipę zgranych i było dużo ludzi. Ludzie bardzo traktowali serio nasze eventy. Nie będę ukrywał, to była bardzo duża zasługa też całej R4, która tam wtedy była i z tym zarządzała, bo na początku to obi ludzie siedzieli tylko po to, żeby zdobywać złote skrzynki, a nie dawali nic od siebie, ale musieliśmy to bardzo mocno wyprostować i szybko, więc zrobiliśmy to i naprawdę było, dzięki temu była bardzo fajna ekipa zrobiona na właśnie KVK1 i KVK, a po KVK2 no to już pękło, to już można powiedzieć, że to już są też bardziej też wasze czasy, bo Blue już tak bardziej ogarniał grę, nie Blue? No ty dokładnie, tak bardziej, dokładnie. Ty tak. Już tak bardziej ogarniałeś tą grę, Efus do nas migrował. Wtedy chyba byłem, no? Wiesz co, chyba wtedy byłem w już... Akademii MS-u chyba. Akademia MS-u tak, i potem MS był, no. W 9 MS-0 zaczynałem. A później przeszedłem do MS-9 i później zrobiliśmy MS-90, wróciło, co tak było takim wielkim wow. Tak, tutaj było tak, że trzy sojusze były, czyli TT, OBI i MS. MS to był typowo polski sojusz dla Polaków, gdzie tam było bardzo dobre gracze, dużo. Ale potem tam troszeczkę aktywność im spadła w pewnym momencie i dużo graczy zaczęło przechodzić właśnie do OBI, gdzie ja byłem R4. I się tam pomalutku taka ekipa tam tworzyła, MS pomalutku tam upadał, Akademia tam jeszcze przez długi okres zostawała, bo ludzie, którzy chcieli tam grać na słabszych, troszkę kontakt tam ze sobą przez cały czas byli i grali. Między innymi tam to prowadził w pewnym momencie w sumie Pika, ty byłeś R4 tam Blue, jak dobrze pamiętam, później to Momos. Tak, dokładnie. A Efus do nas przybył na KVK, nie, po KVK2, nie, na KVK2 do nas przybyłeś, tak? Przed KVK2 waszym. Przed KVK2 do nas przybyłeś, nie? No i właśnie na KVK2 ominęły cię, tak jak mówiłeś, jedne z lepszych walk, nie? Tak, bo byłem na wakacjach, ale... No. Tak, ominąłem walkę z 8-8, tą, co była. A w sumie tylko byłem na zerowaniu króla, tak naprawdę. Ich ówczesnego. Tak. No, na KVK1 wyglądało bardzo prosto, bo my jeden konkurencja to myśmy z Królestwa 9-1 i 9-2, ale my potrafimy sobie jako dwa sojusze OBTT radzić na dwa królestwa i ogrywaliśmy ich bardzo taktycznie.
A drugi sojusznik, który był chyba 8-9, no nie będę ukrywał, to był taki, wiecie, ktoś, kto przynosi ręczniki. Tak to wyglądało. My KVK 1 wygraliśmy 19 dni chyba przed końcem w ogóle KVK, a znowu KVK 2 wygraliśmy jeszcze wcześniej, tylko w KVK 2 było dość ciekawie, ponieważ KVK 2 było ustalone, z kim mamy sojusze, jak kto dostanie gwiazdę, oczywiście. Przepraszam, były ustawione królestwa, kto z kim jest w sojuszu. I potem, kto zdobywa gwiazdę, to wiadomo, że to się wyłania z top 300 DKP, tak? No, no i my, jak dobrze pamiętacie, ograliśmy bardzo szybko 3096 rosyjskie królestwo, z tego co pamiętam. Bardzo ich szybko ograliśmy. Zostali zamknięci w strefie czwartej bardzo szybko. Tak. A potem było. Potem walczyliśmy z 3075, czyli z Pepą. Uh-huh. Słynnym Pepą. No i ten Pepa robił parę błędów. Zresztą to było na streamie, też usnął, bo ten Ford późno dropnięty, albo w ogóle nie dropnięty. Dropnięty w ogóle w miejscu, gdzie my mogliśmy w każdej chwili dojść i ich powybijać wszystkich. No zrobiliśmy tam oni mieli dużo taktycznych błędów. I w pewnym momencie królestwo 3096 stwierdziło, że z nami chce mieć sojusz. No i 3096 doszło do naszego koalicji, a w lewym dolnym rogu na KVK 2 było królestwo 3080, które walczyło z naszym sojusznikiem 3083 i 3081. Gdzie 81 było niezłym królestwem, a 83 no to był taki właśnie ktoś, kto przynosi ręczniki jak 3089 na KVK 1, nie? No i te KVK, te walki były fajne, bo tam na innych walkach walczyłeś na EFUS, nie? Walczyłeś przed kilkoma latami na jakiś, czy nie? Tak, w tej strefie Z5, co zamknęliśmy, to 9-6, tak, to walczyłem. No ja w sumie chyba przegapiłem tą akcję właśnie z 8-8 najwięcej. No to 8-8 akurat akcja wyszła troszeczkę później, bo akcja 8-8 wyszła po ich kanciarstwach w DKP. Tymi taczkami to było wtedy, tak? Tak, to było z taczkami, ponieważ oni wymyślili sobie coś takiego, że do DKP powinno się liczyć konta nie top 300, tylko do top 500. Nie wiadomo, że normalnie się to nie liczy. Nawet jak się liczy królestwa, wiadomo, czyli robi się skany, no to 300, jak dobrze pamiętam. No, a oni tam zbijali setaczki na swoich farmach, żeby nadrobić DKP, bo oni widzieli, że my bardzo mamy mocne wymiany z królestwem 3075, a 8-8 walczyło z królestwem 3092. Oni, kiedy tam sobie w miarę szybko te walki skończyli, my jeszcze walczyliśmy 3072, gdzie oni się w pewnym momencie już w ogóle poddali. No i co? No i w takim momencie co wychodzi? No wychodzi to, że 3088 i 3091 musieli albo się dogadać na temat gwiazdy, albo walczymy z 3080. No i Les w pewnym momencie napisał: nie ma szans, nie będę się z nimi dogadywał. W DKP ich miażdżymy, a ich maszyny oblężnicze nie zwiodą mnie. Coś takiego pamiętam, że wtedy napisał. I rzeczywiście, jak zobaczyliśmy DKP top 300 i DKP tam 100-500, no to w top 500 wychodzi lepiej ze względu na konta farm, który miał zbite maszyny oblężnicze. To było mega zabawne. No i co? No i ograliśmy to KVK 2, ograliśmy 3080 i to nawet długo nie walczyliśmy, bo to nawet nie był cały jeden dzień. Po prostu zaczęliśmy chyba rano czy wieczorem w nocy i skończyliśmy gdzieś nad ranem. Oni szybko się wycofali. Między innymi właśnie wyzerowaliśmy tego króla 3088. A ja w tym okresie grałem dwa KVK. Grałem na 3090 i grałem na 2753 już swoim main kontem. Właśnie też miałem migrować tutaj. No dużo można byłoby opowiadać na temat migracji mojej na to królestwo, które się ciągnęło bardzo długo. Dużo obiecywania przez króla i królową, niestety. Nie można powiedzieć dobrych rzeczy na temat ich. No i można powiedzieć, że to było ostatnie bardzo dobre kiwiki, które 3090 miało. To były dwa kiwiki i tyle. To było naprawdę... Mogę taką... No.
anegdotkę wtrącić? No, dawaj, oczywiście, że tak. KVK2 to było ta KVK, w którym dowiedziałem się, co to znaczy zero. Na swojej własnej skórze. No tak, zawsze wszyscy pisali uważaj na zero, uważaj na zero, a nikt nigdy nie wytłumaczył. Ale to się było takim graczem, wiadomo jakim, człowiek się uczył, a jechał na drugi dzień na zawody, a walki były w nocy, no to sobie przysnął, nie? W autobusie, jak to się mówi. I jak się obudziłem na zawodach, patrzę, tam płonie ognisko i szumem knieje. Tak się dowiedziałem, co to znaczy zero. Tak, no zero. Taka mała anegdotka. Ja to tam. A to było na pierwszym koncie. A ja to na KVK2 to tak, zechilluję bombę ładnie, pięknie na plaży. Chodzę sobie tak zobaczyć, co się dzieje na tym, na Rise of Kingdom. Patrzę, a ja, że jestem chłop prosty, widzę, że kogoś zerują, no to wbijam z teleportem i się dołączam do rally, nie? I to pamiętam tylko z wakacji w sumie, co tam na Rise of Kingdom robiłem, nie? Sorry, opcji, że tam dzisiaj pieprzyliśmy w zdanie, nie? Nie, mówcie, po to tutaj ten, po to jesteście, żeby żebyście mówili tam swoje odczucia tego, jak to wyglądało na Królestwie. No, generalnie tak mówisz, KVK 2 to było jedno i ostatnie dobre KVK na tym Królestwie. Mimo tego zera, ale to było to czuć tą współpracę, to, że ludzie się słuchali, robili to, co dowodzący markują, tak? To było czuć, bo później KVK 3 też była tragedia, a dalej to już, to będziemy dalej przechodzić, to będziemy na to omawiać, ale dalej było coraz gorzej. Ogólnie dużo, dużo zmian też na nasze KVK, po KVK 2 miało no pierwszym takim pierwszym, bo można powiedzieć, impulsem, które zaczęło powodować, że 3.09.10 się zaczęło kończyć, było to, że Tivir odszedł, to na pewno, bo to była prawa ręka Teni, który pomagał prowadzić TT. W tym momencie Teni myślała o zakończeniu gry i o tym, żeby TT całkowicie no oddać, albo po prostu, że ktoś to przejął. Les się nie chciał zgodzić. Les powiedział mi, że on musi zrobić wszystko, żeby ona została, ponieważ on ją chce, on sobie nie poradzi bez niej na królestwie. Stary, że się śmieje. No. Stary, że się śmieje, ale... Ja to sam. Tak sobie teraz myśląc, to mówisz... To... No tak, tak było. Puzzle się układają. Tak, i wtedy bardzo. Tak było. A wracając do ogólnie Tivira, no Tivir to był były chłopak Teni. On z nią był, nie wiem, czy przed tym, jak się ten projekt zaczął, czy nie, ale to był były chłopak Teni. No i był taki moment, kiedy ja właśnie byłem właśnie między KVK a KVK 3, bo grałem bardzo mało, bo ja jak my graliśmy KVK 2 i my skończyliśmy to KVK bardzo szybko, bo to było 22 dni czy 21 dni przed końcem, bo już mieliśmy wszystko ustalone, co i jak, i ograliśmy 3.080 nawet przy tych walkach, przed King's Landem. Była sytuacja, że ja wchodziłem w kolejny KVK, grając na Mineconcie, tylko tym bardziej, że SOC. Ja już tak byłem troszeczkę tak odcięty, nie byłem na bieżąco, to całe R4-kowanie, R5-kowanie, arki zostawiłem po prostu innym. Oni już ogarniali. Zresztą Momo, z którego tutaj dzisiaj nie ma, przecież prowadził wszelakie eventy i wydarzenia. No, ja miałem tutaj ciężej z grą, ale się zmieniło przede wszystkim to właśnie ten pierwszy impuls Tivira i Teni wymyśliła takie coś, żeby jej R4 szkolili się u nas, jeżeli chodzi o prowadzenie sojuszu, jak no, ogólnie jak sobie radzić z tym. No i mieliśmy takiego jednego mośka, jakiegoś młodego mukosa, którego do nas wysłała, z tego co pamiętam. No ale gość coś tam potem odwalił i stracił wszystko R4 u Teni, bo on potem do niej wrócił. No i w tym momencie zaczęły być kwestie problematyczne typu, że dalej. No i Leś się zgodził na właśnie tych ludzi R4, co są teraz, nie? To był pierwszy gwóźdź do trumny. Tak, to był jeden z pierwszych gwóździ. On Proszę, się nie ale to jest ten etap, nie wiem, czy to jest ten etap zerowania Momosa, czy to jest później? Nie, później. Etap jest później, tak. Po to musi być. Tak, wiem, to też będzie.
I... konkretnych buzi od trumny. Tak, ogólnie to, było, to tak wyszło i te osoby przyszły, no i wtedy się zaczęły takie pierwsze, największe mącenia w całym kotle czarownic. No i co by tu dużo opowiadać, no przede wszystkim bardzo migracja, znaczy migracja, bardzo nam też zaszkodziły dwie rzeczy, które Lilith w tamtym okresie prowadziła, bo nie każdy gracz wie, że kiedyś migracje cross-sezonowe były 30 miejsc w KVK 2, 30 miejsc w KVK 3, oprócz tego paszporty króla. Wiadomo, w semisezonie, czy jak jesteśmy gdzieś blisko tam 90 dni między królestwem, powiedzmy 3090, to można było łatwo migrować bez tego używania cross-season, tak jak na przykład EFUS do nas migrował na KVK 2, bo ty migrowałeś z 3016, tak? Czy tak, tak. Tak. Więc tam EFUS migrował nie cross-season, tylko semi-sezon, więc bo byli w tym samym sezonie co my. No i to by dużo tu opowiadać, to przede wszystkim na tym dużo straciliśmy, ponieważ nagle się pojawiły zmiany od Lilith. Pierwszą zmianą było to, że na KVK 2 migruje tylko 50 kont. Na KVK 3 nie ma migracji cross-season. Zostają tylko paszporty króla. Więc no to zaczęły być pierwsze zmiany. A drugą, moim zdaniem, chyba największą zmianą, bo na tym straciliśmy bardzo dużo dobrych graczy. Przede wszystkim OBI straciło bardzo dużo dobrych graczy, którzy tu ciągnęli te KVK pierwsze dwa. I to były głównie te czwórki. Że wchodzą w KVK 3 dowódcy SOC. I automatycznie to rozwaliło cały system. Totalnie położyło wszystko. Ludzie zaczęli szukać po prostu koku na KHK 2, żeby móc te konta, które mają, jeszcze jakoś je poprawić, ponieważ mieli w głowie to, że jeżeli do nas zmigruje powiedzmy nawet z tych 50-30 dobrych kont, bo tam była lista bardzo długa, no to będą mieli problem. No ale niestety na KHK 2 te migracje nie wyszły tak, jak miało być, bo zmigrowało chyba z 8 może albo 9 kont. Jeżeli chodzi o cross-season, ponieważ niektóre królestwa bardzo nas sabotowały, między innymi 3088, 3092, 91, po prostu swoje stare farmy w dniu 14 UTC, jak dobrze pamiętam, zabierały miejsca. Niestety tak czasem bywa, jeżeli jesteś jednym z ostatnich królestw, który czeka na KHK i masz mało miejsca, mało czasu na przygotowanie. Dla porównania królestwo 3065 miało nie to, że miało o 2 tygodnie więcej czasu na przygotowanie do kolejnej kiwiki, ponieważ oni kiwiki skończyli wcześniej przed nami, to jeszcze do nich nie przychodziło tyle plebsa, co do nas przyszło. I to nam zaczęło robić bardzo pod górkę na kolejnym kiwiki, ponieważ 3065 między kiwiki 1 a kiwiki 2, gdzie kiwiki 1 przegrali, tylko dlatego, że oni stwierdzili, że będą nie będą czystać kiwiki 1, oni po prostu będą farmerami tam. Garnęli ponad 25 kont typowo soka, ale tu takich mocnych, typowo sokowych, starych kont. No i to był jeden z kolejnych problemów, które się szykował nas na KVK 3. Kolejny buść. Tak. I chłopaki tutaj już coraz więcej, no? Ja bym chciał powiedzieć, że największym gwoździem było właśnie w KVK 3 to, że TT zaczęło dowodzić wojną. Tak, to niestety tak było, ponieważ TT przede wszystkim jeden z problemów było to, że Seba HWK nie mógł grać, bo niestety wyjechał, tam miał pracę za granicę, nie mógł grać po prostu z nami i nam pomagać to wszystko prowadzić, tak prowadzić pomagał na KVK 1, KVK 2. Praktycznie w pewnym momencie, jak to napisał Quadra, w prowadzeniu całych walk zostałem tylko ja z Lesem, Quadra praktycznie w ogóle nie walczył, Green, znaczy nie walczył, Quadra walczył, ale Quadra nie było osobą, nie która dowodził. Tak, nie dowodził, Green też nie było osobą, która dowodzi, więc no zostaliśmy sami, gdzie do tego mieliśmy 5 czy 6 graczy TT, którzy na Discordzie nam się bardzo wyrywali do prowadzenia. No i Les napisał mi, że no niech prowadzą, bo i odpuścił tematy, gdzie był potem bardzo zły o to. Ale powiem wam, że do Kingslandów myślałem, że naprawdę my wygramy do KVK, ale Kingslandy nas tak wyjaśniły, po prostu mieliśmy no bo, tak, no.
No bo w Kingslandach dopiero 6-5 się spotkaliśmy tak naprawdę, nie? Tak, znaczy walczyliśmy już na ruinach z nimi, No ale bo no to walczyłem wiesz, po stronie ta... ruiny to się rządzą innymi prawami, nie? Bo tam jeden marsz, a to jest ten moment, co zaczął majtki prać? No pomału już tak. Już wtedy, bo byłem na KVK zaczął tamte majtki prać, jak to chłopak nazywa. No, 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 dążmy do celu. Ogólnie było tak, że Kiwiki 3 na ruinach sobie jeszcze z nimi radziliśmy, ale na Kingslandzie już nie. Pierwsza rzecz, która była bardzo problematyczna już na Królestwie 4.90, to aktywność. Było nas bardzo mało, kiedy się otwierały bramy do Kingslandów. Dwa, no oni swoimi kontami na 5 marszy bardzo dobrymi robili sobie idealnego swarma na flagę. Niestety tutaj TT to jest zrąbało, bo kiedy stawiasz flagę, to musisz mieć na pewno gdzieś w zamku przygotowanego już marsz garnizon i w ogóle marsze piechotą musisz mieć przygotowane, bo my wtedy piechotą mieliśmy. Musisz być przygotowany na postawienie flagi, wsadzenie jak najwięcej ludzi i po prostu budowanie, żeby oni tego nie swarmowali. No tutaj był problem, bo gość, który był jednym z tych, co ma te flagi rozstawić, znaczy stawi tylko wejść, no zamulił i nie mieliśmy garnizona i oni nam ostatnią flagę, która nas tam jakby tak ratowała, zesformowali i w obili już nie było co zbierać z flagami, a w TT znowu trochę cisnęli, ale w pewnym momencie po prostu już nie dali, po prostu było proszę w dzień zamknięte Kingsland, nie? 3.065 po prostu nas zamknęło totalnie tam, no i tak te kiwiki 3. No. Taka wika 3, że tak powiem, to też z tymi nasi sojusznicy to jest za dużo nic nie robili, to tak. Też taka prawda była, tak, nie? Tak, no 8-9 i 8-1 niepodobne do nich, ale nic nie grali, no 3-0-8-8 jeszcze z nimi radziliśmy. To znaczy 8-1 nic nie grało w sumie. Tak, 8-1 w sumie nic praktycznie nie grało, nie wiem, chyba farmerami byli w tamtym okresie. Co dziwne, bo na KVK 2 naprawdę sobie nieźle radzili. A 8-9 chyba to tylko więcej walczyło. No i w pewnym momencie weszliśmy w taki etap, gdzie było wiadomo, że KVK będzie w plecy. Tym bardziej, że Lesowi zależało, żeby dojść 5 gwiazd pod rząd, bo chyba jedno królestwo jest takie, które w tym momencie tutaj coś takiego dokonało, bo jest 2-2-6-5 albo 2-2-6-8. Po ostatnim czasie. No i widzicie, no i tak to się czasem po prostu kończy. Jak to ktoś powie rumakowanie. No i Kiwiki 13 troszeczkę odstrzeliło totalnie od bramy Kinglandu. No tam jeszcze czyściliśmy tą strefę czwartą, piątą czy 0,88. I oni potem stwierdzili, że się dogadamy, bo nie chcieli się w ogóle, nie chcieli się dzielić nagrodami. Oni po prostu wszyscy stwierdzili, że oni się z nami nie dzielą i chuj. Gdzie my dzieliliśmy się tymi nagrodami dużo, dużo wcześniej, wiecie, z każdym na KHK 1 i 2. Nawet 3088, które nam stwierdziło, że wypowiada wojnę, dostało nagrody z KHK 2. No, dziwnie było. Naprawdę ja się czułem dziwnie, bo byliśmy naprawdę nieźli. No ale ilość kont nas no, zjadła, nie? No i w sumie tutaj KVK 3 nam się kończy, nie? Bo KVK oczywiście przegraliśmy z jakimiś tam minimalnym nagrodami. No i zaczęły się przygotowania między KVK 3 a KVK 4 do migracji, w sensie do zatrzymania tych ludzi, nie? W sensie zatrzymania i też do ściągnięcia, po prostu żeby zmigrowali do nas, nie? Jeszcze no, ci przerwę na chwilę, nie? No. To KVK 3 to był taki KVK, gdzie tak naprawdę, tak mówisz, zabrakło tych mocnych graczy, a kluczową rolę zagrali tacy średni gracze, którzy tak, gdzieś tam tak. KVK 1, KVK 2 siedzieli w cieniu, a tak naprawdę w tym KVK 3 pokazali szpona i pazura. I nie powiem, może się nie będę chwalił, ale tak między innymi ja się tak wybiłem przez to KVK 3, że tam pokazałem, że można tam słabszym wojskiem zdziałać dużo, tak, że oni wręcz, dowództwo prosiło, żeby ci słabsi gracze wchodzili i tak. Walczyli, tak, bo tak było, bo to pamiętam, tak, dużo tak. Takich wiadomości było, żeby proszę, żeby wchodzić, bo nie ma kto, tak. Tak, no, to prawda. No ja w KVK 3, że nie chwaląc się, byłem w top 50 pod względem DKP. No, to prawda.
No, nie tam... bym się chwalił czy coś, nie? No te KVK 3 nas trochę wybiły, powalczyliśmy i... troszeczkę tam, no. Jeszcze bym wspomniał, że po KVK 3 i w, nie wiem, czy w trakcie KVK 3 to dużo dobrych kont przestało po prostu grać, nie? Tak, migrowało. Była taka ekipa Azjatów, tak, która zmigrowała. Nawet tak migrowało, albo w ogóle nie grało. Mango po KVK 3 przestał grać, nie? Na przykład? Tak, tak, Mango przestał grać po KVK 3. Ogólnie na KVK 3 przyjęliśmy z tymi sezonów bardzo cztery mocne konta Wietnamców i niestety te konta musieliśmy... te konta po prostu podczas KVK zmigrowały, tak? Nie, czekaj, oni zmigrowali na KVK 4. Ci Wietnamcy zmigrowali na KVK 4, ale inne konta po prostu nie grały. Ale no, powinniśmy im podziękować, nie? Mieliśmy tak, bardzo dużą listę. Żeby nie oni, to by nas nie zauważyli i teraz nie bylibyśmy czołowymi generałami naszego kochanego Optimuska. Nie, to byłoby wtedy trochę tak, że oni... znaczy bardzo dużo kont po prostu nie grało, była lista deadwingów, znaczy deadwingów, deadweightów, tak, deadweightów była... Deadweightów była bardzo duża. O KVK 3, zresztą Les się bardzo wkurzał o to, zresztą maile te, które pisał, no pisał, miał dużo racji w nich, bo ci co nie walczyli albo mieli w ogóle wyrąbane, no to no, ja się nie dziwię, że on tak reagował. Ale to rzeczy, o których już wcześniej się mówiło, jakie konta powinny odejść albo coś, no niestety się zrobiło tak, jak zrobiło. No i co, no i na KVK 3, między KVK 3 a KVK 4, kiedy już byłem w Radzie i kiedy byłem w R4, doszedłem do kanału, który stworzyli migracji, żeby ściągać ludzi. Oczywiście doszedłem to nie od razu, tylko po paru miesiącach proszenia się, gdzie mieliśmy zadaczu KVK 4 zaraz Heroikantem. No i co? No i trzeba było działać. Nawet nie udało się podziałać, większości ludzi pościągać, no bo w tym momencie ten czas nam bardzo zmalał. No i tu już było widać, że coś jest nie tak, że Tiny i TT prowadzą to KD. No i Les wyszło w międzyczasie, się dowiedziałem, że zresztą też to było u Snowa. No, że kolega, nasz król Les, leci w kulki i zdycha do królowej Tiny. Bo sobie coś tam popisali, jak nastolatek stwierdził, fajnie jest, dobra filiciara, to ja może z nią będę chodził. Będę to i Mike. Może będę z nią chodził. No i kiedy on wyraził swoje uczucia w tym momencie, temat został bardzo szybko kopnięty i przeszedł dalej, że nie ma szans. I zaczęły się problemy, jakby tak powiedzieć, w kurniku. Kto zaczął wtedy cierpieć. Tak, wtedy zaczęło królestwo całe cierpieć, ale to potem się okazało, że to nie pierwsza rzecz, nie pierwszy raz Tiny, jeszcze nie Tiny, tylko Les taką rzecz niestety odjebał, nie? I ja jeszcze tutaj w międzyczasie bym zapalił znicz dla Momosa. Tak, tak, to do tego zmieniam, bo to jest bardzo ciekawe, gdzie nie wszyscy o tym wiedzą. Okay. To u Snowa też wyszło na kanale, jak rozmawialiśmy tam pierwszy raz. No i nie wiem, czy będziecie wiedzieć, będziecie kojarzyć temat, ale nasz kolega Momo został wyzerowany, ponieważ był MGE i pojawił się wtedy chyba, to był chyba pierwszy raz, jak Gorgo wyszła. Tak, to był chyba pierwszy raz, jak pojawiła się Gorgo. I Momos został tylko dlatego wyzerowany, ponieważ miał taki sam nick jak gościu, który skradnął MG. Ogólnie to jest dość ciekawa historia, bo okazało się, że możesz zrobić taki sam nick jak ma inny gościu, wystarczy, że wprowadzisz to jakąś spację albo niewidoczną, jakby tak powiedzieć, niewidoczną literę, czyli coś, co nie jest jakby tak wykrywalne przez system w Lilith. I w tym momencie po prostu gość w tabelkach widniał gość o takim samym niku, czyli ten, który tam miał mieć poniżej 16 poziomu czy 15, no i ten, który zgarnął top 1. Niestety wtedy, kiedy byłem w Radzie, byłem w trakcie rozmowy z innym takim
dość znaną osobistością, żeby tak powiedzieć, w show biznesie tutaj naszym polskim, a gra w Rise of Kingdoms. Kiedyś o niej wspominałem, może po prostu zrobimy kiedyś o nim film, z nim film, jeżeli będzie możliwość, bo już z nim rozmawiałem o tym. I w międzyczasie mi pisze tam ten jeden z R4 TT. Twój przyjaciel Optimus spłonie za to, co zrobił. Ja tak patrzę, drugim go o kątem o Shadow pisze jakieś pierdoły. No i patrzę dalej na drugi monitor. A potem napisał, ukradł MG, zobacz sobie coś tam. Ja mówię, dobra, patrzę i tak przeglądam. Szukam konto Momosa, mówię, kurde. No jak? Przecież jak on to zrobił? Tak zacząłem myśleć sobie, naprawdę, zacząłem myśleć, że Momos rzeczywiście stwierdził, że ukradnie MG. Tylko to byłoby najgłupsze ukradzione MG, ponieważ on niedawno teraz migrował. Razem ze mną zresztą. Okazało się, że to nie Momos, tylko to gość zmienił po prostu ten nick. I w tym momencie, kiedy to zarąbał, no to ci ten Shadow stwierdził, że jako będący w radzie, razem z Psyków, że oni to wezmą i wyzerują konto. Tak. Najlepszy był król Obi, ponieważ on chciał wyrzucić dawno już naszego kolegę. Lecz niestety, no tutaj można powiedzieć open, tam jeszcze się wstrzymywał, a po pewnym momencie stwierdził, jak już tam napierali R4, że trzeba Momosa wyrzucić, bo to jest on ukradł, nie sprawdzając ID oczywiście. No i co, no i Momos dostał 0. W międzyczasie dostał też 0 na swoich wszystkich farmach przez Shadow. Tak, on został sprowadzony bardzo ten, nie to, że przygotował się do Kiwiki, no to bardzo mocno, to nagle dostał takie 0, że nagle nikt odechciał mu się grać po prostu w tą grę, bo dostał niesłuszne 0. Oczywiście król Les obiecywał mu gruszki na wierzbie, ale wiecie jak jest z gruszkami u naszego byłego króla. No i biedny, jakby tak powiedzieć, nasz kolega dostał totalne 0. My go żeśmy ratowali praktycznie. Tak, najlepszy był ten, widziałem też nasz Polak, Pikachu. Momo zostaje 0, Pika już leci zbierać surowce, nie? Pierwszy na to. To młode i głupie było, to wiesz, po dalekość. Tak, no ale była taka sytuacja. Oni się już dogadali. Tak, teraz już jest po tematach, ale po prostu mówię, jak to wtedy wyglądało, nie? No i co panowie, no i Kiwiki 3 przegraliśmy, ale to wiadomo dlaczego. No i zaczęło przygotowanie do KVK 4, nie? Bo potem jak Momosa wyzerowali, Momos miał dyspensę przed KVK i musiał robić DKP, tylko po prostu coś tam pogrywać. No i pomalutku robiliśmy swoje, no ale TT coraz bardziej wmacniało się w ogóle na przed KVK 4, lecz się zgodził na to, że TT dostało dużo lepsze konta. Już nie pomijam to, że my od paru miesięcy pisaliśmy Lesowi, ja i Green, że potrzebujemy dobrych kont ze względu na Arkę, Garnizon, Rally, żeby to było wszystko w OBI. Ale nie wiem, jak Les to robił, wszystko lądowało w TT. Nie wiem, jak to robił. Wszyscy najlepsi gracze lądowali tam. Nie, jak to? Nie wiesz, jak to robił? No dobra, to wiadomo, teraz już wiemy, ale wtedy nie wiedziałem. Ten posag, kurde, oddawał. Posag oddawał. No i jak teraz tutaj rozmawiamy, no to powiem wam, że ja byłem totalnie zaszokowany tym wszystkim, bo uważałem, że to będzie wyglądać naprawdę nieźle z tym królestwem całym, czyli całym projektem, który my w sumie tam rozpoczęliśmy. Ja dostałem tego projektu też przez Bonga wprowadzone. Jeżeli Bongo to oglądasz, to pozdrawiam. Bongo mnie do tego namówił, bo grał kiedyś ze mną. I dlatego się w ogóle pojawiłem na 3090. Więc no. Fajny projekt, który upadł po na KVK 3 i KVK 4. No i te migracje po prostu między KVK 3 a KVK 4 wyszły tak, że to wszystko wylądowało w TT. TT się wzmocniło ekipę, zrobili sobie dużo mocniejsze konta garnizonowe, wszystko było u nich. No i oni Arkę naprawdę mieli przyjemną, nie? W tamtym okresie. Gdzie my niestety musieliśmy łotać co się da. A i tak mieliśmy wygrane. No i co tu dużo dalej? No przechodzimy panowie chyba do KVK 4, nie? Bo o KVK 3 troszkę pogadaliśmy. Powiedzieliśmy co mieliśmy, nie? Co chcecie jeszcze dodać? Co chcecie jeszcze dodać z KVK 3 i KVK 4? Bo to są już twarze takie, nie? No nie, no po KVK 3 no to bardzo dużo ludzi przestało grać. No to też omawialiśmy.
No. To w sumie, no bo, ale to się wiąże znowu z KVK 4, nie? No tak, no próbowaliśmy się odbudować, tak jak powiedział Opti, że próbowaliśmy ściągać te konta, ale te konta szły wszystko do TT, tak? Co w późniejszym czasie odbiło się, zaraz dojdziemy do czego, tak? Do przewrotu i tak dalej. No i co, no? No ale ja chciałem bardziej powiedzieć, że to, że ludzie po prostu po kawałka 3, po tym zarządzaniu też odpuścili sobie tą grę. Ale też w międzyczasie to właśnie też dużo złodziei było tych eventów, tak? Że ludzie mieli dosyć tego, że nikt nie panował nad tym, tak? No to... Władza robiła, co robiła. A dużo dziadostwa było i możemy tutaj dojść do tego naszego ukochanego Megatrona za chwilę, tak? Który tam krwi nam napsocił tyle dużo, że plaki się przewracały tego wszystkiego, tak, że się odechciewało. Tak, dlatego wiele graczy zrezygnowało. Megatron to nie zrobił tego w trakcie KVK 4 jeszcze. Przed KVK 4 zaczął. Znaczy, przed KVK 4 zaczął. On zaraz po tym, jak Momosa to konto zostało wyzerowane, kolejny MG to było 2 tygodnie potem, on ukradł. On zobaczył, że się tak da i próbował się zmieniać nick na innych graczy. My już wiedzieliśmy, o co chodzi, bo doszliśmy do tego dzięki sumie też Pointowi, który nam tutaj pokazał, jak to wygląda. Ja to pokazałem Radzie. Detective Point. Tak, Detective Point. Więc to ogarnęliśmy w miarę szybko. Ja wiedziałem, że coś takiego da się zrobić w głowie, ale nie wiedziałem właśnie, że Rise of Kingdoms ma tak zrąbane kwestie czcionki. W ogóle jeszcze wracając do tego właśnie, jak Momosa wyzerowali i przez tego gościa, co właśnie zmienił ten nick, ja napisałem do ludzi o tym błędzie. Pokazałem im nawet screeny, że tak się da i wystarczy mieć spację albo jak inne pierdoły, a masz taki sam nick, kurde, jak gościu w grze. Nawet możesz awatar tak dopasować. Idealnie zrobić kopię w kopii, jeżeli nie znasz ID danego gracza. To oni napisali, ok, dziękujemy. See you later, alligator. No, wyrobane, nie? Po prostu tak, ok, żadnych konkretów, nie? Nie napisali, czy pytajmy się tym, czy rzeczywiście, tylko po prostu, no dobrze, dziękuję, przyjmuję coś tam. A to jest to teraz im naprawione, nie? Więc no było dość ciężko, nie? Tamtym. Tu system pokonał Momosa. Tak, system pokonał Momosa. No i ten Megatron tam napił krwi, bo zabrał trochę MG. Chyba, że to było konto, które wszędzie mogło skakać, ponieważ kiedy mówiłem naszej kochanej Radzie wcześniej, że trzeba niektóre sojusze wyzerować, w sensie wyczyścić, żeby nie miały miejsca na teleporty, takie, które mają open door, czy wejście bez żadnego problemu do sojuszu i teleportowanie się do jakiegokolwiek, to gość sobie skakał po mapie i na każdym MG zerował, nie? Dopóki my tego nie wykończyliśmy, tych sojuszy, to on sobie latał wszędzie. Tak naprawdę w tym okresie najbezpieczniejsza strefa, gdzie nie mógł dostać się, to była strefa tą, którą stworzyliśmy razem. Tak, Bumble, dziadek, Chrisu, wy. Stworzyliśmy w tej strefie po prawej stronie, nie? Co pokazywałem przedtem na filmie. Więc no tam tylko farmy były bezpieczne, dlatego potem bardzo dużo ludzi do nas składało podania, bo chciało przynieść swoje farmy z innych tam farm sojuszy, które miało TT, no bo tam byli zbijani, nie? No i ten Megatron naprawił nam tyle jakby nerwów. Nawet się śmiali, bo kiedyś go zerowałem, był Optimus VS Megatron. Bo go Rally zerowałem. Ogólnie Rally na niego deski już nie tak siadło. Wtedy było to, że on bańkę załączył? Tak, bo zobaczył, że szybko schodzi, bo ja jak puściłem Rally na niego, a nie miałem Justynia jeszcze na fullu, to gość dostał dwa takie kloki, że praktycznie szedł do 10% i od razu bańkę użył. Nie nadrabiał z leczeniem, myślał, że dostanie Rally, będzie mógł się po prostu leczyć, a oni będą bić. No nie, tu dostał po prostu dwa mosse bęcki i trzeba musiał się ratować, nie? A wiem to, bo siedziałem wtedy w tym Rally. No. I jeszcze trzeba to podkreślić, że ten Megatron nigdy nie został wyzerowany tak naprawdę. Tak, znaczy on dopiero został wyzerowany po KVK 4. Po KVK 4 wyzerowaliśmy go w strefie pierwszej. Generalnie to
on został wyzerowany, bo się pozwolił wyzerować, bo przestał tak naprawdę wchodzić na konto. Tak, tak też może być, to też prawda. Znaczy, tak mówię, jednym problemem właśnie takich graczy było to, że z tego, że użyjesz banicy króla, rzucisz go do strefy pierwszej w lewym górnym rogu, jeżeli gość ma dostęp do open, sojuszy, które dadzą mu schronienie, że mógł się teleportować gdziekolwiek. No i to był taki problem tego wszystkiego, powiem wam. Ale tu zaczniemy rozmowę, kolejny wątek tej naszej rozmowy, że oni nie słuchali się graczy, którzy mają doświadczenie i dobrze im mówią. Ja bym chciał jeszcze wtrącić a propos zerowania Momosa, co było. Shadow zdradził nas przed KVK 4, czy w trakcie? W trakcie KVK 4. Znaczy zdradził, on zrobił akurat inną zdradę niż Bulbi. On tam zrobił taką zdradę, nie, która nie, nam się zrobiła. No nie, no wyzerował Momosa, nie? Ale Shadow wyzerował Momosa przed KVK 4. Tak. Tak, wyzerował jego farmę. Tylko dlatego, że właśnie dostał zgodę. Dostał zgodę rady, że głównie dostał króla, bo Les wyrzucając Obi Momosa dał im zgodę na wyzerowanie go. Bo Momos, no, bo Momos ale, był u nas. Nie możemy też wszystkiego zwalić w tym momencie na Lesa, bo oni tak samo nie ogarnęli tego. To czy tu oni w ogóle nie ogarnęli, że ten Les po prostu jak to przeglądał, tak samo był, tylko że Les był wtedy ale podczas oni są imprezy winni i nie... temu, bo im pisaliśmy i prosiliśmy, żeby tego nie robili. Oni ogólnie przypuszczam, że byli w takim amoku, bo jak i Psycho, tak i Niko mieli pierwsze dwa miejsca w MG i je stracili. No i się bardzo przez to, że tak powiedzieć, natrygerowali, że zabrano i Momos, że jest taki, taki. No ja się sobie tam trochę nasłuchałem. Ja byłem ogólnie w szoku, bo ja byłem pewny, że pewnie, ja się bardzo zastanawiałem, czy to rzeczywiście Momos, przecież Momos by tak nie zrobił, przecież ledwo migrował, to po co by to zrobił, nie? No ale ja no, milion pytań na minutę. No ja się wtedy za łby z Greenem na czacie brałem, kurde, bo mówiłem, ja nie wierzę, że on to zrobił. Pisałem im to, co mi Green napisał, jeszcze on screen do tej pory. Tak, jak mi się Green... nie podoba, to mogę opuścić OB. Tak, bo Green już nie wytrzymał całego napięcia, ponieważ nie wiedział o tym, co Les, jakby tak powiedzieć, napisał nam wcześniej. Les po prostu był poza Les był totalnie poza konkursem i no nie wiedział tak naprawdę, jak to rozwiązać, nie, panowie, więc no on tu był. Les nie wiedział, co się po prostu ogólnie dzieje, moim zdaniem. Jak tam z nim pisałem, no to on nie skumał tej sytuacji, że to jednak nie on. On dopiero do niego dotarł to rano, kiedy właśnie Momos nagrał filmik i pokazał mu jego konto, ile ma punktów, a to co zabrał, to w ogóle nie było jego, nie? Bo jeszcze te bongo trzymał. No, bongo go trzymał. No i... No. Aleś był jaki był, ale przynajmniej odpisywał. Tak. To prawda. Dobra, to też prawda, że odpisywał. Chociaż on odpisywał czasem po dwóch, trzech dniach, więc... Ja jak mu napisałem, to zawsze w ten sam dzień mi odpisał. No ja trochę musiałem... Mi też odpisywał. Ja musiałem troszeczkę na przykład... No? Przepraszam bardzo, do Teni napisałem... O kurwa, kiedy to było za... Ten nie odpisuje, tylko swoje, wiesz, dupasą dlatego. Jakbyś napisał, że chcesz brać majtki, to by ci zaraz odpisała. No nie, no Teni ogólnie teraz jej też nie ma, więc a jest królem, więc to też jest dziwne, że nikt tego nie... Dobra, panowie, jedziemy dalej. No i teraz co, no KVK 4 zaczęliśmy... też myślą, że będzie ciężko, bo 3088 to wiedzieliśmy, że jest mocne konto, bo tam zmigrował do nich Archivers, czyli gość, który kupił konto Godfathera plus tam jakieś swoje konta doprowadził do bardzo mocnego stanu. No, całym ich. I tak, no i prawda jest taka, że gdyby nie pan Archivers, to 3088 nie istniało, bo my każde inne konta, gdzie Archivers nie wrzucał, bo to mają cztery konta swoje plus 100 farm,
Kładliśmy bardzo wyraźnie w tym fajcie, tylko jak chodził Archives na garnizon Rally, no było ciężej, plus ich mobilizacje, no i u nas nie było takiej mobilizacji graczy jak w 3088, mieli troszkę większe. No i wiedzieliśmy, że 3065 no, wygra to KD, bo bardzo ładnie wygrywało tam z królestwami 3069 między innymi na dole, chociaż też się trochę im tam sprzeciwiali. No i wyszły chocki-klocki potem w strefie czwartej, piątej, gdzie oni po lesie no jechali jak się da, w ogóle 3088. Ej, ale no, przepraszam, no? Mówisz tak, ale zapomniałeś jeszcze o ważnym rzeczy, że, no? Że część graczy przed KVK4 pokłóciła się z lesem. Tak, ale niektórzy gracze się pokłócili z lesem, a głównie tam Bikak, czyli osoba, która była oficerem. No kwestia dogadania się, to tak samo Les się pokłócił w tamtym okresie z R4 TT, bo oni, no jak to się mówi, wyżej srają niż głowę mają, tak? Jakoś tak niż to było? Dupę, no, niż dupę no. Mają, przepraszam. No i tak było, u nich akurat, no i Les tam miał ciężkie ożyty z gryzienia, mu się trochę nie dziwię, ale zjebał no. Też, no zjebał bardzo ważny moment, gdzie to chyba czyniło się do tego, że on stracił króla, no i tu dochodzimy, gdzie już te KVK gramy, przegrywamy ale strefę jeszcze, piątą. Jeszcze, no? Przepraszam, to nie było tak, że ten Mikkak przestał wtedy grać, ta Quanta, DJ nie był już R4. A no tak, to już tak było. A AJ nie, też nie przestał grać, nie oddał Kontolesowi wtedy? Tak, AJ przestał grać, dał Kontolesowi, ale to konto praktycznie tam wtedy wyczyścił. Migrował do nas jeszcze wtedy ten Atom. A to migrował przed KVK, tak, przed KVK4. Był chwilę w OB. Tak. I do Archiver zjadł. Tak, znaczy, a to nie o to mi chodzi. Mi chodzi o to, że był przez jakiś czas OB, a później i poszedł do TT. Tak, poszedł i do tam oddał konto, nie? Tak, tam oddał konto, bo Atom napisał nam. Atom napisał nam, że idzie do TT, ponieważ mają tam lepszą atmosferę i częściej odpisują na sojuszu. Ja mówię, dobra, no, skoro tak twierdzisz. No i potem fafetem skoczył grę, dał konto Teni, a Teni dała Jovain, czy jakoś tak? Jenie. Albo Jenie, przepraszam, Jenie. Jennej dała. No i Jenna prowadzi to wszystko, prawda? Jeżeli chodzi o konto pana Atoma. No, my po prostu na KVK 4 polegliśmy pod względem też organizacyjnie, bo TT znowu prowadziło wszystko. Niestety to jest tak, wiecie, jak to jest, ktoś bije przez cały czas głową w mur, chociaż może kombinować różne inne rozwiązania na rally, na garnizon. No Disney jest z graczem, gdzie jest słabym liderem, jeżeli chodzi o prowadzenie KVK. Jak ja słyszałem, jak Psycho mówił, że Disney jest totalną bestią do prowadzenia Ligi Ozyrysa, czy też Arki, albo KVK, to jak ja to czytałem, jak ten Psycho to pisał, ja mówię, mówię, co ty brałeś, nie? I też chcę połowę, nie? Centralnie. Gość mnie no, rozwalał, nie? Ale jeszcze trzeba wspomnieć, że tak, przypadłeś na KVK 3, Z5 otwarcie, u nas aktywność była dobra. No bardzo dobra, nie? No bo ludzi było dużo, bale były duże i dopóki była ta aktywność, no to tam bez problemu sobie radziliśmy w polu i tam ich przepychaliśmy, tą 8-8. Aż do czasu, że ludziom się znudziło, przestali grać i... Tak, początek mieliśmy bardzo dobry. Początek mieliśmy bardzo dobry. Niech ci i jeszcze bym chciałem wspomnieć to, no, że tam DC Psycho sobie te randomowe teleporty dawali poza teren, żeby tylko rally przyjmować, żeby sobie kapeki nabijać, nie? Tak, tak też było. Ale on do tej pory tak robił. Tak. A KVK 5 też tak zrobił. A ja. Nikt inny nie mógł tak robić, tylko oni we dwójkę, nie? Tak tylko zaraz dojdziemy do KVK 5, o, to będzie o czym opowiadać. Ale ja mówię o KVK 4, nie? No oni sobie przyjmowali rally, a nikt inny nie mógł, nie wiem dlaczego. No ogólnie to są rzeczy, które tam sobie po prostu ubzdurali i robili. I niestety KVK 4 w tym momencie Król Les się dogadał z osobami, które tam zarządzały ogólnie mapą KVK, czyli z Onyxiem i z Luną. No i postawił, znaczy usunął Fort, który w pewnym momencie przez to, że nie przejęliśmy po 7. Ale przepraszam, no? Zanim dojdziesz do tego Fortu, no? No, to
to jeszcze trzeba by było przejść, bo to Z5 przegraliśmy, odpuściliśmy je w końcu. Mm-hmm. Bo to było no, bicie w, głową w mur tak naprawdę. Tak. I jeszcze dużo się przecież działo na Z... Nie, no, o ten, o przełęcz siódemkę. Tak, tam trochę powalczyliśmy, ale tam, jeszcze, tam był przepychany. Ale jeszcze chciałem to powiedzieć, że DC jak to prowadził, zamiast po prostu TT wyjść i robić na dwa rally, to on cały czas sobie puszczał łuczników, chociaż to nie wychodziło przez cały czas, bo Achievement nas łoił po prostu, no bo on miał dwa konta, nie? Śmiał, Achievement się śmiał, jak to widział. Prawda. No i on wpuszczał wiecznie to samo rally, to był Herman? Zdyga? Mhm. No i biliśmy. Ale to było w pewnym momencie, że poszły te dwa rally i wtedy tak, ich rozbiliśmy. Tak. No, tak. Ogólnie tak. Jeszcze powiem tak. No. My, jak nie mieliśmy tego pasa, jak próbowaliśmy się przebrać, to 8-8 wchodziło nam, no po prostu zerowali nam miasta, nie? I co byli poza terenem. Mhm. To ten fort zniknął. Tak, nie, to jeszcze przed fortem, jak przed oni przejęli przecież pas 7, no to ile naszych miast tam zerowali, tak, nie? Tak, my jak przeszliśmy w pewnym momencie pas 7, to mieliśmy zakaz zerowania miast. No Nasty został, bo Nasty przestał grać na KVK 3 gdzieś. Pierwszy raz to Nasty ze 108 milionów został bardzo, do 50 coś zerowane. Tak, ale to on zostawił w ogóle w którejś tam strefie. Tak, a potem wrócił do gry na chwilę. No i przestał grać całkowicie. Tak. No i teraz możesz opowiadać dalej, bo to... No i później po w trakcie KVK 4 no, wyszły te sytuacje, co wyszły, o których wspominałem. Nieco dużo mówić. No w pewnym momencie zaczęło się już nam nieciekawie robić KVK. Już wiedzieliśmy, kto wygra, kto gdzie będzie. No i co panowie, no i potem zaczęła się znowu bardzo mocna rekrutacja na KVK 5, nie powiem, bo była nieco ta rekrutacja, ale niektórzy przesadzili z obiecywaniami niektórych rzeczy, nie powinni mieć. No i KVK 5 wyszło przez domenę, wyszło nam bardzo słabo, dlatego obóz, który nami prowadził 2728, nie musi dogadać z niektórymi R4 TT, między innymi przypuszczam tymi takimi śmieszkami zawsze, którzy tam nam... robili pod, jakby tak powiedzieć, pod górę, czyli tutaj mamy Dekiego, Nikolas, no oni tam zrobili taką podgórkę nam, że... Ale jeszcze w międzyczasie zapomniałeś o jednym, że Luna, Onyx, tak, Luna, Onyx i Psycho teraz. Na pilocie, ale tak. To już w czasie KVK. Tak. KVK, no to też jest ważne, bo to są R4 w sumie, nie? Przydupasy tak naprawdę to były. Tak. Oni trzeba ogólnie zapomniałem i Onyxie, bo oni jak przyszli, tak szybko zniknęli. Oni jeszcze przed KVK 5 zniknęli, nie? Tak. I konta gdzieś tam siedzą. Jeszcze trzeba powiedzieć, że nasze dobieranie było ile razy? O, dobieranie też się troszkę zepsuło na KVK. Też jest taka historia. No dobieranie ogólnie było wtedy jakoś zrąbane, że mieliśmy zapis, ten zapis nie zadziałał, potem jeszcze dobierało, ponieważ nie było ilości królestw. No niestety dużo takich, wiecie, za i przeciw było. No i... Ale potem po KVK 4 zaczęliśmy robić w końcu porządki z deadweightami, nie? Tak. 4 KVK zajęło, żeby się pozbyć deadweightów. 4. No, bo oni dopiero, wiesz, są, jakby tak powiedzieć... Wiedzą, co mają robić dopiero po jakiejś szkodzie, wiesz? Dlatego to tak wygląda. Oni dopiero później zaczęli myśleć, że o, jednak trzeba tych devów wyzerować, nie? Wcześniej o tym nie myśleli praktycznie. Niestety tak to jest. No i KVK, o której tutaj rozmawiamy, KVK 5, dał bardzo dużo do myślenia, że trzeba zrobić jakieś zmiany, trzeba z tego królestwa pomału odchodzić, bo to już się kończy. Nie wiem, czy to królestwo ma w ogóle przyszłość na gwiazdę. No i co? No i pozostaje nam, jakby tak powiedzieć, może jeszcze jak nam się coś przypomni, nagrać drugą część tego, bo już KVK 5, najnudniejsze KVK, jakie widziałem. Mało park, bo te domeny nas pozałatwiały, nie mieliśmy co walczyć. I jeszcze,
I jeszcze bym dodał, że komunikacja między R-naszym tak, i tak, to co mówiłem, tak. Tak, to była tragedia. Jakaś porażka. Ja ogólnie, no. Stawiali znaczniki koalicji, gdzie trzeba flagę postawić, ale od nas, no ty byłeś tym przykładem, nie? Ty tak. Coś tam nagrywałeś chyba nawet. Ja nagrywałem ogólnie, jak walczyliśmy i powiedzieli mi, żeby nie nagrywał, ale nie. Później filmiki. No. Ale chodzi mi o to, że jak flagę tą postawiłeś, co była na znaczniku koalicji, tak, tak, to się psajko do ciebie spruł. Tak, i ty coś nagrywałeś, albo live'a miałeś, albo się nagrywałeś. Może nagrywałem, to było w strefie piątej, ogólnie kazali mi nagrać, kazali mi postawić flagę, żeby budować się do coraz wyżej, jak wygraliśmy tę strefę piątą. Oczywiście psajko się do mnie wyburzył, że on jest tutaj menadżerem naszej strefy i on decyduje, co ma gdzie być. A to było rozporządzenie króla z naszego, jakby tak powiedzieć, sojuszu, gdzie to ma być postawione albo gdzie naklejone. No tamten po prostu stwierdził, że no i dogadał się z królem i stwierdził, że musi być po jemu, no i miał problemy o to, no niestety. To są tak osoby z dużym ego, albo też ambicjami się zachowują, jak właśnie się dał psajko. A najlepsze jest to i chwilę po tym ten psajko cały oddał konto na pilota. Tak, później po jakimś czasie właśnie oddał konto na pilota, bo stwierdził, że nie może grać, no. A my mówiliśmy w ogóle, żeśmy gwiazdę stracili? O, to już opowiemy. Mi się zdaje, że przy drugiej zrobimy drugą część tego, bo nie będę ukrywał, już ten filmik pół godziny ponad trwa, więc a już no, też to pomału... można gadać? Tak. A to można gadać i gadać tak. I gadać. No, o tym tak, gadać. Ale, bardzo dużo rzeczy. Ale o tym zrobimy po prostu drugą część, bo jak już pierwszą mówimy o KHK, to zrobimy drugą część ogólnie o 3090. Mamy dużo tam jeszcze rzeczy, które możemy wymienić, ale nie będę już ukrywał, że już jest późno, wy też pewnie zmęczeni tak jak ja. A mnie czeka jeszcze filmik do przerobienia jednego, czy przerobienia do zrobienia, żeby był na jutro. Więc... Powiem, do roboty wstać. Tak, i do roboty trzeba wstać. To musi wstać, ten musi wstać. No, dzięciole. No, jutro ma fajnie. No, ma jutro wolne. Ja mam majówkę. A, majówka jest oczywiście. No, najlepiej. Tak. No, to tak, to prawda. Więc nawet tak jak widzicie, ale wiecie no, co? No. No, tylko tak powiem. Myślałem, że w trzy osoby to nie da się tak fajnie pogadać, popowiadać i że to będzie tak, że tak powiem, piękna rozmowa, ale przebrnęliśmy praktycznie przez połowę albo przez większość i tak ciekawie moim zdaniem to wszystko no, wyszło. Da się rozmawiać na więcej osób, spokojnie. Ja już z nerfami cała gromada to. Mi się wydaje, że dużo smaczków jeszcze pominęliśmy i tak. Tak, dlatego to trzeba zrobić po prostu drugą część o tym, żeby ludzie też wiedzieli, co się tutaj na tym królestwie działo, bo nie ukrywamy, jest taka godzina, że mogliśmy pominąć parę smaczków, więc od razu mówię, że to jest część pierwsza. Druga część ogólnie na temat 3090 też będzie nagrywana, więc czekajcie, bo to się nie da się po prostu zmieścić w godzinę coś w jednym filmiku. Ja to tak będę musiał dla was wziąć i posegregować, o czym po prostu rozmawiamy, żeby każdy mógł sobie swój wybrany fragment, który chce odsłuchał. Więc myślę, że w sumie możemy na ten moment się pożegnać tutaj z widzami. A ja jeszcze bym chciał wtrącić na koniec. No? Ja bym ktoś kiedyś, chociaż przez chwilę pomyślał, żeby migrować na 3090, to odradzamy. A. No to fakt. No, to już nie. To chyba, że lubi majtki prać. Ach, to za niedługo nie będzie. To za niedługo nie będzie już takie królestwo, jak było. No, raczej będzie dead. No, może tak być. Z biegiem czasu. Zobaczymy. Albo co niski set. Albo niski seed bardziej. No, zobaczymy, co i tam wymyślą. Dopóki jest ta władza, która tam jest, w sensie jest ta arczurka, która teni, robi wszystko tak, oni jej mówią, to niestety... A różne plotki krążą o tej władzy. Na temat władzy, to my sobie pogadamy w kolejnym odcinku. Tak, tak, to na pewno, więc... To teraz dzięki, że przyszliście, że poświęciliśmy trochę czasu. Dzięki za tą pierwszą część na temat 3090, nagramy drugą. To ma przyjemność. Więc będziemy w kontakcie. Dzięki tutaj też widzowie, że oglądacie filmiki, że to się was interesuje, to nagrywamy ten content. Mam nadzieję, że ten filmik też wam przypadnie do gustu, bo tu dużo ciekawych informacji było, co się dzieje na królestwach takich, które się prowadzi praktycznie od początku.
No i przy tej drugiej części mi się zdaje, że zrobimy jeszcze tak więcej takich smaczków, powyciągamy, które naprawdę się zdziwicie, co też się na niektórych, na takich królestwach dzieje od środka, gdzie to nie są też polskie królestwa, tylko są takie, można powiedzieć, mieszane. Więc tyle. Dzięki jeszcze raz, że jesteście na kanale. Moimi, jakby tak tutaj gośćmi był Blue. Siema, Blue. Na razie, dzięki za. I Efusik. Dziękuję. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się. Na razie, hejo. Cześć, cześć. No, na razie, hej, cześć.